Witam wszystkich. Dzisiaj mamy 28 lipca, piątek. Jesteśmy w Saint-Étienne, w sortowni odpadów. Właśnie załadowałem makulatorę. Rozładunek będę miał w poniedziałek w okolice Wenecji. Stąd około to jest trochę ponad 700 km. Będę jechał tunelem Frejus. Tak zabezpieczyłem towar. Z tyłu dałem dwa pasy, żeby ładunek do tyłu jakimś cudem mi nie poleciał. Każda bela też pasami spięta. Czasami się zastanawiam, że komu to się tak kalkuluje właśnie 700 km wieźć makulaturę, ale widocznie się opłaca, albo jest coś, o czym nie wiem. To wszystko, pozdrawiam.